19. Potańska Drużyna Wędrownicza Mandragora organizuje już drugi przegląd piosenki harcerskiej w Bukowinie Tatrzeńskiej we współpracy z Domem Ludowym z okazji święta 3 maja. Jako harcerzy śpiewamy na wyjazdach, na zbiórkach, wszędzie gdzie możemy w sumie. I też dla ludzi, którzy do nas przyjeżdżają, żeby im pokazać właśnie, że tutaj działają takie drużyny. I że też jakby my dużo śpiewamy i też chcemy dawać tą radość, którą my z tego czerpiemy innym. Piosenka towarzyszy już od początku tak naprawdę harcerstwa, już od momentu pierwszego pomysłu twórcy światowego skautingu Roberta Baden-Powera, później przeniesionego dzięki m.in. Andrzejowi Małkowskiemu na tereny Rzeczypospolitej. Ta piosenka przejawia się m.in. w sferach obrzędowych, gdzie towarzyszy nam przy śpiewaniu przy obrzędowości takie jak ogniska, takie jak święta narodowe, m.in. dzisiaj, ale i w życiu codziennym, pracy z harcerzami czy budowaniu relacji, bo ta piosenka wybrzmiana przez harcerzy, zuchów czy wędrowników przede wszystkim wzmacnia harcerstwo, buduje więzi, utwarza relacje. Pozwala nam wyrażać siebie, między innymi przez treść piosenek, bo ona jest dość istotna, zależy od momentu, w którym się znajdujemy, czy to jest ognisko, będziemy śpiewać między innymi po nieognisko, taką obrzędową piosenką, czy to jest praca codzienna tak naprawdę, gdzie krajka, która dziś też między innymi wybrzmi. Piosenka też stanowi o naszej autentyczności, bo czym bardziej rozśpiewana drużyna, tym lepiej działa. Czym więcej harcerzy zuchów skupia się na zwykłych, codziennych nutach, tak naprawdę nuceniu czy śpiewaniu, tym to świadczy o skuteczności drużynowego, to świadczy o jakości drużyny, no i przede wszystkim całego związku. Dla mnie harcerstwo jest jak styl życia. Harcerstwo nas uczy. Uczy nas, jak żyć, jak robić różne rzeczy, na przykład pierwsza pomoc albo rozpalanie ognisk. Harcerstwo dużo daje, jeśli chodzi o takie rzeczy przydatne. My się nie nudzimy, my robimy bardzo dużo rzeczy i one nam pomagają na przyszłość. To nie tak, że życie i harcerstwo są oddzielne. Wszystko jest razem. Wszystko się ze sobą łączy, żeby później dotrzeć do przyszłości takiej, jakiej byśmy chcieli. Harcerstwo to przede wszystkim ludzie, wspólne spotkania, no i wspomnienia na całe życie. Zbiórki, wszystkie wyjazdy, które zostaną nam na pewno w pamięci przez długie lata. Jest to zobowiązujące i choć dużo osób odeszło, to większość nie chce. Chcemy dalej budować to harcerstwo, ten hufiec, chcemy się angażować. No i obie mamy otwarte próby na stopnie instruktorskie, więc to my w przyszłości będziemy kierować tym i starać się, żeby to harcerstwo nadal zostało dla przyszłych pokoleń. Piosenka tak naprawdę jest naszą nieodłączną wizytówką i stanowi o naszej jedności, spójności i przede wszystkim autentyczności.